nasi reporterzy odwiedzili gimnazjum imienia bohaterów Armii Poznań w Jareczewie. Łączymy się z Albinem i Dominiką. Wiodły las jej kołyszą, ktoś gra na tamtamie, sam bieg uśmiechna. Jesteśmy przed gabinetem pana dyrektora. Możemy przeprowadzić pana media? Kim chciał pan zostać, jak był pan mniej więcej w naszym wieku? Wiecie co, jak byłem w waszym wieku, albo może trochę młodszy, to chciałem zostać leśnikiem. Dlatego, że mój dziadek był gajowym i często mnie zabierał do lasu i pokazywał mi różne ciekawe miejsca w lesie, opowiadał mi o zwierzętach. Kiedyś był taki program w telewizji, teraz chyba już go nie ma, o 17 w poniedziałek Zwierzyniec. Tam taki pan Adam Sumiński opowiadał o zwierzętach. Wiesz, naprawdę bardzo ciekawie opowiadał, mimo że nie było wtedy filmów, które by prezentowały te zwierzęta, to jego opowieści tylko właściwie były, to były opowieści plus zdjęcia. No ale tak mnie zaciekawił i do tego jeszcze dziadek oprowadzał mnie, powiedział, że chciałem zostać leśnikiem, no ale później jakoś nie wyszło. A pamięta pan któryś szczególny dzień dziecka w swoim życiu? No zapamiętałem taki dzień dziecka, chyba było, nie wiem, 4 albo 5 latek i dostałem w prezencie, bo muszę to wam powiedzieć, że kiedyś dzieci dostawały, chłopcy, różne tam zabawki militarne i dostałem automat taki. Ten automat sobie przewiesiłem na szyję i jeździłem na rowerze. Akurat tam był taki teren pagórkowaty, no i niestety jechałem na rowerze i bardziej zajęty byłem tym automatem i wywróciłem się na tym rowerze i do dzisiaj mam ślad, mam tutaj nos lekko przekrzywiony, przegroda nosowa mi się złamała, krew mi leciało, także tego dnia dziecka nie zapomnę, ale już o bólu nie pamiętam, tylko pamiętam o tym, że jechałem na rowerze i miałem nowy prezent, automat, tak, który sobie na szyi zawiesiłem. A czy trudny jest zawód dyrektora? Wiecie, dyrekt, no zawód nauczyciel, może tak, a dyrektor to jest tylko stanowisko, bo człowiek zostaje dyrektorem na 5 lat, albo na następne 5, czyli jest 10 lat. A nauczycielem to już jest się chyba do końca życia. No a jak już cię pytali nauczyciel, no to nie jest łatwy zawód, trzeba go lubić. A przede wszystkim trzeba młodzież lubić i dzieci. Szukać u nich tych najlepszych cech. Wiecie sami, że no i są dobrzy uczniowie, są gości, są tacy, którzy sprawiają problemy, którzy dostają uwagi, ale no największym sukcesem zawsze dla nauczyciela jest to, jeżeli właśnie tych uczniów, którzy sprawiają problemy, chociaż kilku uda się w ciągu trzeba poprawić. A takie sukcesy mamy i tutaj nie chciałbym po nazwisku wskazywać, ale możecie sami, znacie takich kolegów, którzy na przykład sprawiają problemy w szkole podstawowej i w gimnazjum przez 2 lata, a później okazało się, że dorastają. No, to jest też duża ich zasługa, ale też duża zasługa nauczycieli, że potrafią tak na nich wpłynąć i tak ich zmienić. Także to najwięcej przyjemności sprawia. No nie jest to łatwy zawód, może nie dla każdego. Dziękuję bardzo za wywiad. Ja również za profesjonalne pytania dziękuję, tak? Ciekawe, czy pan dyrektor ma rację. Spróbujmy ukrytą kamerą podpatrzeć gimnazjalistów. Samba karamba, samba brazylijana. Wszyscy tańczą sambę do białego rana. Samba karamba, samba kokus pokus. Wszyscy tańczą sambę, nikt nie stoi z boku. I łapki do góry, wszyscy klaszczemy. Już każdy tańczy na chodniku w bramie. Biodła się kołyszą, to śpiana tam tamie. Sambie uśmiech, radość, zapach pomarańczy. Kto chce być szczęśliwy, sam bez nami tańczy. Samba karamba, samba brazylijana. Wszyscy tańczą sambę do białego rana. Nie próbujcie tego w innych szkołach. Piłka do góry! Do góry piłkę puszczamy! Bardzo dobrze! Okej, kochani, super! Ja mam pytanie, kto chce przyjść do mnie? Ekipa telewizji kablowej odwiedziła też szkolne toalety. Jeden rytm wciąż gramy, taki najpiękniejszy, rytm i tajemniczy. Grają pewny sampę, grają na ulicy razem. Samba karamba, samba brazylijana.
wszyscy tańczą sambę do białego rana. Samba karamba, samba kokus kokus, wszyscy tańczą sambę. Dlaczego szkolny prom zabieracie? Pan dyrektor nam pozwolił. A dlaczego wam pozwolił? Bo chce, żeby dziewczyny ładnie wyglądały. Teraz przenosimy się na salę gimnastyczną. Do białego rana. Samba karamba, samba kokus kokus, wszyscy tańczą sambę, nikt nie stoi z boku. I łapki do góry, wszyscy klaszczemy. Już każdy tańczy na chodniku prawie. Biodra się kołyszą, ktoś gra na tamtamie. Sam bieg uśmiech, radość, zapach pomarańczy. Kto chce być szczęśliwy, sam bez nami tańczy. I głośno! Samba karamba. Teraz porozmawiamy z panem Wawrzyńczakiem, wychowawcą klasy 2A. Szczególny dzień dziecka dzieciństwa. Raczej pamiętam, że zawsze były na sportowe. Czyli różne były konkurencje sportowe i chyba tak jak teraz jest do dzisiejszego dnia, tak te dni dziecka się odbywają i według mnie to jest bardzo fajne. Najczęściej jakie zabawki pan kupuje swoim dzieciom na dzień dziecka? Na dzień dziecka nie kupuję samochody, on się samochodami nie bawi. Ostatnio chyba mały dostał stopę, a tata ma budowaną wycieczkę klasową. Jest pan zadowolony z swojej obecnej klasy? No oczywiście, taka klasa ma się rano żyć. Samba Brazyliano, wszyscy tańczą sambę do białego rana. I razem! Samba karamba, samba kokus kokus, wszyscy tańczą sambę, nikt nie stoi z boku. I rączki do góry klaszczemy! Wszyscy tętni świata, duże i te małe, cały rok brytyjko, jeden rytm wciąż gramy. Taki najpiękniejszy rytm i tajemniczy, grają pewny sambę, grają na ulicy. Razem! Samba karamba, samba brazyliana, wszyscy tańczą sambę do białego rana. Razem! Samba karamba, samba kokus kokus, wszyscy tańczą sambę, nikt nie stoi z boku. I łapki do góry, wszyscy klaszczemy! Już każdy tańczy na chodniku prawie. Biodra się kołyszą, ktoś gra na tamtamie. Sam bieg uśmiech, radość, zapach.